Majka, pierwszy twój finał w barwach ŁKS-u. Trochę euforii, czy bardziej jednak myślenie, że to jeszcze nie koniec i do finalnego sukcesu jeszcze nam trochę drogi zostało? Wiadomo, że finał był takim małym krokiem, jak ja to mówiłam, takim minimum, bo ten zespół stać na dużo, więc dla mnie ten finał to było takie minimum i teraz będziemy walczyć o coś, co się należało już ŁKS-owi od dłuższego czasu i mam nadzieję, że po prostu się powtórzy historia i będziemy cieszyć się z tego złotego, ale jak wiemy, jest to sport, są różne sytuacje, są różne dyspozycje, są różne kwestie naokoło, więc mam nadzieję, że będziemy w stanie mądrze do tego podejść i w ogólnym rozrachunku dobrze wykonamy tą naszą pracę. Dwa pierwsze sety dzisiaj mocno spokojne, a trzeci taki twój ulubiony, podpuścić i atak? Tak, znaczy wiedziałyśmy, że Bielsko troszeczkę nie miało już nic do stracenia, ten pierwszy set, no wiecie, jak to jest tak, jak grasz, zaczynasz bardzo dobrze i widzisz, że nie ma takiego odzewu od drużyny przeciwnej, no to też tak, może nie, że lekceważysz, ale tak już troszeczkę na większym luzie grasz i później, no, później napotykasz ścianę, bo próbują mimo wszystko w tym trzecim secie, ale jak zawsze pokazałyśmy, że jesteśmy drużyną i w tych momentach końcowych zagrałyśmy bardzo dobrze i cieszymy się dzisiaj ze zwycięstwa 3-0 i jakby nie chcę roztrząsać tego, bo miał być wynik 3-0 i jest. W dwóch meczach skończyłyśmy, dziękuję. Mamy czas teraz na regenerację i tym samym na przepracowanie całego tygodnia mikrocyklu, więc to też nas cieszy. Ale in first two sets we played focused and very well, but I think that in the last set the most important was our mentality. Yeah, it's true, because you know, we played two sets amazing, we were controlling the game very good. In the third set we didn't start perfect, also because they try not to risk a little bit more, they change also something tactically because they switch again the position of the two outside hitters, so we got some moment that we had to find a little bit adjustment because the distribution by the receiver close to the setter, it was changing a lot. That's why we had to manage this change. But I'm very happy, as you say, that the team, even in the situation where we were not perfect, we didn't lose the calm, we didn't lose the control, and we were keep pushing in the last part of the set until the moment that we won. So I'm really happy and proud about this performance today because it was not easy game. As we say last time, we played the game at home, we won 3-0, but it was a very, very hard match because this team serve very good, they are digging a lot, so they are, you know, they are annoying. If you don't accept this, if you don't share this with your game, you risk to lose the patience and you risk to fall off. To fall on their game, no? And that's why I'm very proud about what we did today. Today is, of course, a big happiness, but it's still halfway to the main goal. Yeah, today we won only the possibility to play this final. Basically, it's like this. So now we will start. We have a little bit time to recover and a little bit time to work and to prepare ourselves. So for sure, for us, it's very important this time. That's why I asked the team that it was necessary to try to finish the series in two games. And now we will have another big fighting because we are playing with a team that just lost two games on the whole league. And for sure they are a very strong team, we know this. I think we will be big balance on these games and at the end, one more time, probably the nerves and these things will make the difference.